Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesiczem Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Zaczynamy tym samym pasmo trzech filmów na temat linii kolejowej numer 2, a konkretnie budowie przejazdów bezkolizyjnych dla samochodów, rowerzystów i pieszych. Tutaj dosyć dużo takich inwestycji. Jeden tunel w Sujówku już się buduje. Niedługo powstanie drugi i będzie wiadukt w Rembertowie. O tym wszystkim w najbliższym czasie będą poszczególne filmy, jak i również OP plus R, który powstaje przy Sujówku Miłosna. Natomiast w tym miejscu tunel Alei Józefa Piłsudskiego. Powstaje i niedługo ma się zakończyć budowa. Według PKP ma zakończyć się to w drugiej połowie tego roku, a konkretnie w trzecim kwartale tego roku. Natomiast budowa wygląda następująco. Nowy tunel będzie mieć po jednym pasie w każdym kierunku, natomiast będzie też część dla pieszych i dla rowerzystów. Mało tego, będą wejścia po jednej i po drugiej stronie za pomocą schodów, jak i również wind i pochylni. W skrócie będzie dostosowany właściwie dla wszystkich i wszyscy będą tak spokojnie mogli z niego korzystać. Oczywiście dojazd z pobliskich skrzyżowań, które były bezpośrednio przy linii kolejowej, teraz będzie niemożliwy i niedostępny. Trzeba będzie z kolejnych możliwych ciągów wjechać bezpośrednio na tą całą nową inwestycję, czyli żeby przejechać tunelem. Aktualnie dosyć duże są objazdy, żeby objechać ten tunel i ruch przeniósł się też do centrum miasta. Natomiast jak skończy się ta inwestycja, ruch ponownie się przeniesie tutaj, a rozpocznie się budowa tunelu właśnie w centrum Sulejówka, czyli w Sulejówku Miłosna. Tam będzie budowany podobnie tunel, ale o nim w osobnym materiale. Wygląda to następująco z góry. Możecie zobaczyć właśnie dokładnie podzieloną część dla rowerzystów, pieszych i samochodów. Tak samo schody, klatki schodowe, windy obok się znajdują klatek schodowych. I te windy i klatki schodowe będą po odpowiednich stronach bezpośrednio ulic. Tutaj będą oczywiście odtworzone na górze w nowym kształcie bez skrzyżowań z tunelem. Chyba że chodzi o ulicę, która tutaj w prawo będzie odchodzić, ona oczywiście będzie połączona. Tutaj dalej będzie bezpośrednio wyjazd i dalej już będzie można jechać w kierunku zarówno wschodnim, jak i zachodnim na skrzyżowaniu, bo prosto nie pojedziemy, bo byśmy wjechali bezpośrednio do lasu. Oczywiście infrastruktura towarowa będzie w miarę podpięta do tej, która tutaj się znajduje, ale zbytnio jej tutaj nie ma, więc tam gdzie się da, to będzie podpięta, a tam gdzie jej nie ma, to nie będzie podpięta. Jeżeli byście byli ciekawi, ile ta inwestycja kosztuje i kto ją właściwie finansuje, to już w dużym skrócie mówię. 60 milionów złotych kosztuje całość netto i jest realizowana wspólnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe z województwem mazowieckim i miastem Sulejówek. Jest też oczywiście finansowane ze środków Unii Europejskiej. No i tak mniej więcej to wygląda. Zetknijmy sobie może teraz właściwie, jak wygląda aktualny etap budowy. To tak, widzimy już, że tunel jest. Jest zasypany, tak jak w tunelu mieliście napisane, ponieważ sama konstrukcja jest całkowicie zasypana już ziemią i jest odtwarzana nawierzchnia i nowy układ drogowy na górze. Torowisko już jest gotowe, nowe, nie ma przejazdów po tymczasowym wiaduktach. Teraz wszystko już się odbywa tak, jak powinno wyglądać i jest możliwość pozostawienia w przyszłości rozbudowy do kolejnych dwóch torów jeszcze, czyli łącznie do czterech torów. Natomiast same wjazdy i pochylnie są aktualnie jeszcze budowane. O ile w samym tunelu jeszcze nie mamy ani jezdni, natomiast są już te ścianki działowe pomiędzy częścią dla pieszych i rowerzystów. To możemy dokładnie teraz zaobserwować. Zresztą trochę zlecimy sobie na dół, żebyście mogli to zaobserwować. Natomiast samo przebicie pomiędzy jedną a drugą częścią tunelu jest już od poprzedniego filmu, mniej więcej jak tutaj byłem 2 miesiące temu. Natomiast teraz trwają po prostu prace przy tym, żeby te przebicie było większe i żeby można było tutaj stworzyć nawierzchnię i wykończyć wszystkie ściany. To oczywiście teraz jest realizowane. Jak widzicie, tam jest dosyć ciemno. Tam też są realizowane prace i dalej stąd będą samochody wjeżdżać, wyjeżdżać również z pieszymi i rowerzystami. Jak będzie to podzielone, jeżeli chodzi o część pieszych i rowerzystów? No myślę, że część dla pieszych będzie ta tutaj właśnie po tej stronie, ta mniejsza, czyli to jest po stronie zachodniej, bo tutaj nie ma zejść bezpośrednio z klatek schodowych i z wind, natomiast po prawej stronie będzie część dla pieszych i na spokojnie będą mogli dojść. Oczywiście dojazd do posesji, jak widzicie, będzie zapewniony poprzez nowe drogi dojazdowe, jak i również nowe drogi, które powstają na górze. Tu między innymi widzimy właśnie jedną z takich ulic, czyli ulica Dworcowa, która w tym miejscu się znajduje, ma
już odtwarzaną nawierzchnię. Docelową będzie oczywiście też tutaj część, żeby na spokojnie można było sobie przejść dla pieszych po nowym chodniku. Natomiast nie będzie to budowane na razie dalej. Dalej będzie musiało to już bezpośrednio Sulejówek budować tą część ulicy. Ona będzie tylko i wyłącznie w miarę bliskim obrębie tejże inwestycji wykończona. Podobnie jest po drugiej stronie, jeżeli chodzi o ulicę Kombatantów w II wojnie światowej. Też będzie odtworzona na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Józefa, jak i również z ulicą Komaranów i tam będzie to mniej więcej na tym odcinku realizowane. Tutaj jeszcze zetknijmy sobie na klatkę schodową, która się właśnie w tym miejscu znajduje. Schody jeszcze nie są w tym miejscu wykończone, nie widzimy jeszcze poszczególnych stopni. Tak samo jest z windą. Windy w środku jeszcze nie ma, choć sam szyb windowy jest już zamknięty, więc przynajmniej deszcz i woda do środka nie wlatują. Wejście, no takie malutkie bym powiedział. Ciekawe, czy to nie będzie powiększone jednak ostatecznie trochę bardziej, żeby te wejście ze schodów nie było takiego małego, jednego wąskiego wejścia. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zerknijmy sobie na drugą stronę, właśnie do Kombatantów II wojny światowej, która tutaj w tym miejscu będzie odtworzona. Tutaj przy tej ulicy właściwie jakiegokolwiek odtwarzania jeszcze nie widzimy, natomiast klatkę schodową z windą również widzimy, z tym, że tutaj już mamy bezpośrednio poszczególne stopnie. Są schodki, są schodki. Dojście do windy jest też zapewnione oczywiście dla pracowników, jak i również część techniczna, która się znajduje zaraz obok. Druga pochylnia również się kończy już przy kolejnym skrzyżowaniu i nawet zaczynają się pojawiać barierki bezpośrednio, dzięki którym nikt nie wpadnie. Z Władysława Tajmonta będzie oczywiście skrzyżowanie. Ta ulica znajduje się teraz po prawej stronie i tutaj będzie połączenie wszystkich ciągów zarówno dla rowerzystów, jak i dla pieszych, które tutaj wcześniej były zlokalizowane. Tu jest ten budynek na środku, to jest albo podstacja, albo transpostacja, która się w tym miejscu znajduje, elektryczna. I domyślam się, że będzie musiała trochę być przestawiona, bo jest mimo wszystko na prostej drodze tejże ulicy, chyba że tutaj dosyć mocno wykręci, co też jest możliwe, bo przestawienie tego typu obiektów nie jest tanie i łatwe, jeżeli chodzi o formalności. Tak to się prezentuje wszystko mniej więcej, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Jak widzicie, robotnicy są oczywiście na budowie, bo byłem tutaj w ciągu dnia, a nie w weekend, jak zazwyczaj się pojawiam. Dlatego też nie wleciałem do tunelu, ani nie zobaczyliście jakichś z bliskich zdjęć czy ujęć z dołu, no bo nie będę wlatywać, kiedy osoby tutaj pracują na budowie. Tak to wygląda, no i bym powiedział, że całkiem ładnie i sprawnie firma Intop, która totalizuje, się tutaj uwija, biorąc pod uwagę, że budowa ma być zakończona mniej więcej niedługo, w przeciągu najbliższych 3 miesięcy. Tak jak tutaj widziałem w komentarzach, część z was stwierdzi, że właśnie we wrześniu to się skończy, no to faktycznie bym powiedział, że ten termin jest całkowicie do zrealizowania. Patrząc na różne inwestycje, które są aktualnie realizowane na terenie całego województwa mazowieckiego, które nagrywam, to faktycznie poziom zaawansowania tej budowy na spokojnie pozwala. Chociaż pytanie jest tylko i wyłącznie jedno, jak długo będą czekali na pozwolenie na użytkowanie, bo na przykład tunel w Legionowie aktualnie na chwilę sobie czeka i zobaczymy, kiedy się doczeka i będzie otwarcie uroczyste. Tak wygląda ta cała inwestycja. Jeżeli taki film wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego filmu o drugim tunelu, żebyście wiedzieli, gdzie on powstanie, o tym, jak tam się buduje P+R Sulejówek Miłosna, czy oczywiście o wiadukcie, który powstanie w Rembertowie, który to trochę odkorkuje, ale zobaczcie, kiedy powstanie i jak będzie wyglądać, bo tam będzie dwupoziomowy węzeł przystankowy dla autobusów. No i obok w przyszłości tam powstanie też nowa stacja, przystanek kolejowy bardziej. Ciekawe też, czy będzie się nazywać Warszawa Antoninów, czy trochę inaczej. Natomiast o tym w kolejnych materiałach na moim kanale. Tymczasem w Sulejówku przy tym tunelu pojawię się ponownie za 2 miesiące. Cześć!